Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Broda tego Geeka. Ostatnio przeglądając archiwalny już, jakby nie patrzeć, zestawy z LEGO Przygody 2, stwierdziłem, że brakuje mi zestawu, który chciałem najbardziej. Tak, chodzi o trójkołowiec stalowo-brodego. ...461 elementów i 280 zł katalogowo. Póki co ten zestaw można kupić jeszcze poniżej ceny katalogowej. No i całe szczęście, bo nie przespałem tego momentu. I ja nie wiem, dlaczego niektóre zestawy z LEGO Przygody 2 bardzo szybko podrożały, a niektóre, mimo tego, że są świetne, jak właśnie ten trójkołowiec, bo właśnie, jak go jeszcze Wam nie pokazałem, on naprawdę wygląda bajecznie, jest totalnie odjechany i myślę, że to jest taka kwintesencja konstrukcji z LEGO Przygody i LEGO Przygody 2, bo tam naprawdę mieliśmy dużo takich pokręconych pojazdów i budowli. No i jeśli chodzi o stalowo-brodego, który jest wmontowany w ten trójkołowiec, to naprawdę według mnie to jest totalny sztos. Ja zawsze sobie to tak odkładałem na zasadzie, a dobra, kupiłem już trochę tych zestawów, później i zapomniałem o nim finalnie, ale nie przegapiłem. Dzisiaj go Wam pokażę, idźmy teraz i otwórzmy pudełko. Nawet nie wiecie, jak ja się tym zestawem ekscytuję. Zawsze przy okazji jakichś zakupów miałem go kupić i albo gdzieś tam go zabrakło, albo nagle cena trochę podrosła, nie wiem, co się w ogóle działo, ale teraz stwierdziłem, że okej, póki jest poniżej katalogowej, to biorę. No i zobaczcie, wielki naprawdę motocykl z elementami pirackimi. Tutaj mamy jakiś kołowrotek, tutaj mamy kotwicę, tutaj mamy bocianie gniazdo, są armaty, jest rekin, tutaj jest wszystko, co ma być pirackie i wszystko dodatkowo zostało zupgrade'owane, podbite takimi naprawdę lekkimi przesadzeniami, ale mimo wszystko to mi się podoba. Jest też słodka zadyma, jest Benek, który ma taki kombinezon do spawania. No i zobaczcie, że on może w ogóle praktycznie stanąć dęba. Tutaj Benek ucieka przed zadymą. Tutaj możecie zobaczyć, jak strzelają działa, a z drugiej strony mamy miotacz rekinów. No wow, wow i jeszcze raz wow. Dobra, zerknijmy do środka. Wyciągnijmy to, co jest w tym pudle najlepszego, czyli całą masę klocków. Zobaczcie, naprawdę ogromna przednia opona. Tutaj mamy te koła, które sobie też zamontujemy, rzecz jasna, na tył. No i jeśli chodzi o elementy, to zostały one podzielone na worki od 1 do 4. No i w 4 to już mamy taki naprawdę, można powiedzieć, lekki lifting. I w ogóle teraz dostrzegam, że jak zmieniły się instrukcje. Troszeczkę to jest tak... Dalej są to znaczenia woreczków, czy ja w ogóle wcześniej nie zwracałem na to uwagi i teraz to dostrzegłem i po prostu jestem ślepcem. Powiedzcie mi, moi drodzy, bo nie mam zielonego pojęcia. No dobra, chyba nie będę dłużej zwlekał. Składamy zestaw i zaraz motocykl wjeżdża na stół. Motocykl stalowo-brodego jest naprawdę bajeczny. Co prawda wydawało mi się, że on jest może taki nieco bardziej masywny, trochę większy, ale i tak robi wrażenie. Zaraz figurki powędrują na bok, a my będziemy patrzeć na ten przerośnięty piracki chopper. No to możemy zaczynać oględziny. Po pierwsze, zobaczcie, jak wygląda przód. Mamy tutaj ogromne koło zamocowane na widelcu, które okalają z każdej strony kotwice i rzeczywiście jest to imponujące. Dodatkowo mamy jeszcze tutaj takie ozdobniki, ale jak jedziemy, to też zobaczcie, jak one fajnie się kręcą. Nawet ta druga jest taka nieco luźniejsza w zależności od tego, jak po prostu te elementy dociśniemy. Idąc dalej, mamy tutaj bardzo dużo wydechów. To w ogóle też wszystko zostało ozdobione kołem sterowym i zobaczcie, tutaj mamy silnik, tutaj są jedne wydechy, tutaj drugie, jeszcze jakieś łańcuchy, które też to wszystko ozdabiają. O, aż wypadła mi amunicja z armat. Do armat przejdziemy zaraz, bo jeszcze zobaczcie na tylne koła. Mamy tutaj po 2 koła z każdej strony. Dodatkowo jeszcze mamy jakieś takie naprawdę śmiercionośne wykończenie. W momencie, kiedy z kimś stalowo-brody mógłby się ścigać, może poprzecinać opony i wiadomo, kto wygrywa. W samej tej centralnej części mamy rzecz jasna stalowo-brodego i tutaj on jest wkomponowany w całą konstrukcję. Tutaj też możemy sobie otworzyć skrzynię, a w skrzyni znajdują się jego wnętrzności w postaci kości oraz kiełbasy, która ma imitować chyba jego flaki. No ale mimo wszystko
wszystko. Jest to nieco obrzydliwe, ale wygląda, jakby nie patrzeć, bajecznie. Tutaj jeszcze kolejny element silnika. Z tyłu jeszcze tutaj za głową wręcz mamy wydech. Unosi się z niego para. Naprawdę to jest potężna konstrukcja. Jeszcze tutaj znalazło się bocianie gniazdo. Możemy sobie na przykład umieścić w tym miejscu Benka i on wtedy będzie wypatrywał, co się gdzieś tam hen daleko za horyzontem dzieje. No i jeszcze nie możemy zapomnieć o arsenale. Po pierwsze, z tej strony mamy dwie armaty, którymi też możemy sobie tak delikatnie sterować. One działają tak jak wszystkie klasyczne pirackie armaty, czyli mamy naciąg. Tutaj po prostu włożyłem po dwa roundbriki z tego względu, że one są cztery przewidziane w zapasie, tak żeby się nie zgubiły. Naciągamy, no i rzecz jasna strzelamy. Zarówno jedną, jak i drugą armatą możemy taki manewr wykonać. A z drugiej strony mamy jeszcze bardziej śmiercionośne narzędzie w postaci wyrzutni rekinów. I zobaczcie, że mamy tutaj rekina, który niby wygląda jak normalny, ale z drugiej strony ma piracką przepaskę na oku. No i oprócz tego od zwykłego rekina niczym się nie różni, ale ten nadruk jest naprawdę bardzo uroczy. No i wkładamy sobie tutaj rekina i cyk, możemy strzelać do przeciwników pirackimi rekinami. No czego tutaj nie wymyślono, to jest naprawdę fenomenalne. I jeszcze pamiętajcie, że ten element jest obracany, więc tutaj możemy sobie stalowo-brodym ustalać kierunek. Naprawdę świetna konstrukcja. W zestawie znalazło się miejsce tylko dla dwóch figurek, ale mimo tego, że są dwie, to są naprawdę świetne. Zacznę może od Benka. On dostał taki strój spawacza i zobaczcie, mamy tutaj przysłonkę z nadrukowaną taką właśnie maską do spawania. Tutaj znajdziemy szeroki uśmiech Benka, znajdziemy też charakterystyczny dla niego pęknięty hełm. Z tyłu buźka już nieco bardziej zasmucona. Jedno z jego ramion jest takie bardzo cybernetyczne, no a tutaj mamy spawarkę, więc możemy sobie oczywiście jakieś elementy przyspawać, jeśli by w trakcie jakiejś jazdy w Apokalipsburgu one poodpadały, no a tutaj mamy zadymę i ona wygląda naprawdę bajecznie. Dawno już nie miałem tej figurki w rękach, moje wszystkie zestawy z LEGO Przygody gdzieś już lekko się zakurzyły, można powiedzieć, ale dźwigając hełm, aha, mamy głowę, która przyczepia się do hełmu, o tym zapomniałem, ale zerknijmy na to wszystko tak pojedynczo. Bardzo ładne nadruki na ciele mini laleczki, a myślę, że przez ich drobną budowę ciężej jest to jakoś tak efektownie zadrukować. Tutaj mamy też te skrzydełka, które naprawdę są piękne, mamy te brokatowe zdobienia, no a jeśli chodzi o głowę, nie mam jej teraz jak wyjąć, bo ona mi się zblokowała, ale jeszcze mamy możliwość założenia jej włosków, które mają takie perłowe wykończenie i to naprawdę wygląda niesamowicie dobrze. I na koniec gwiazdka, jedna z tych gwiazdek, którymi zadyma miotała ze swojego statku. Jeśli macie w planach zakup jakiegoś zestawu, który już powoli można nazwać archiwalnym, ale można go zdobyć jeszcze w dobrej cenie, to motocykl stalowo-brodego będzie naprawdę świetnym wyborem. Konstrukcja imponuje rozmachem, ma naprawdę fajne rozwiązania konstrukcyjne i przede wszystkim jest bardzo estetyczna i spójna, mimo tego folkloru, który tutaj się dzieje, bo rzeczywiście można pomyśleć, że to jest taki trochę zlepek różnych części, ale wkomponowanie całej masy pirackich akcentów w potężny trójkołowiec to jest naprawdę świetna robota. No a dodatkowo myślę, że zadyma, Benek, czy też choćby ten piracki rekin, to są takie dodatkowe smaczki, które tutaj się pojawiają i ja osobiście żałuję, że nie zdobyłem tego zestawu wcześniej, ale teraz smakuje chyba lepiej, aniżeli kiedy budowałbym go przy okazji innych zestawów z LEGO Przygody 2, więc pełna rekomendacja. Jeśli jeszcze nie macie, koniecznie musicie uzupełnić kolekcję o ten zestaw. Na dzisiaj to tyle. Dzięki. Cześć!